Cześć, nazywam się Bartek, a to jest moja córka. Jak masz na imię, koleżanko? Nela. To jest moja córka, Nela. Jestem aktorem teatru Groteska. Jak wiecie, teraz nie pracujemy, bo nie mamy widzów, bo wy siedzicie w domu i nie przychodzicie do nas na spektakle. Nie wiadomo dlaczego. Ale postanowiliśmy, że my przyjdziemy do was w ramach akcji Złap Groteskę w sieci. Tak, Nela? Łapałaś Groteskę w sieci? Tak, łapaliśmy wieczorem. Mam tutaj lalkę teatralną, jest to pacynka. Zakłada się ją na rękę, ma taką dużą rękawiczkę. Duża rękawiczka, bo duża ręka. Ale chcielibyśmy przygotować taką lalkę dla was, znaczy pokażemy, jak przygotować taką lalkę w domu. I Nela mi w tym pomogła, bo my już taką zrobiliśmy, prawda? Pokaż Nela swoją lalkę. Z czego ją zrobiliśmy, Nelka? Z rękawiczki, smaki, gąbki i z kółeczek. To są guziki. Guziki? A tu czułka, to co to jest? I z patyków. Z patyków. A tutaj odwłok naszej pszczółki, to co to? To jest skarpetka i gąbka. Tak, skarpetka. I gąbka. Dlatego bierzemy gąbkę, jest to zwykła gąbka, albo taki zmywak kuchenny, albo taka do kąpania. Guziki, no to jakie już tam komu zabierzecie. Patyczki, na pewno patyczki jakieś znajdziecie gdzieś tam w sąsiedztwie. I klej na gorąco. Żeby to wszystko przykleić. Chociaż to patyki się wbija, ale tam czasami się mocno czy mało to klei. Właśnie. I my zaraz pokażemy wam, jak przygotować właśnie taką lalkę, pacynkę, abyście mogli z nią hasać w domowym zaciszu, tak, Nela? To co, zapraszamy? Zapraszamy. Yeah.
Nudzisz się czasem? Nie, bo zrobiłam lalkę taką samą jak ty. Hej, pokaż! Hej! Rzeczywiście, one są takie same jak ja. To co, pobawimy się? Pobawimy się.